Dzień dobry Państwu, kłania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NIS-TV. Proszę Państwa, zanim połączę się z Piotrem Jankowskim, głównym ekspertem Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych i porozmawiamy o terminie i pojęciu wolności, jak również omówimy dekalog wolnego człowieka, cechy wolnego człowieka, niesłychanie ważne pojęcia dla ruchu wolnych ludzi Wielka Polska, bo Wielka Polska będzie tylko wtedy, kiedy ludzie będą świadomi swojej wolności, będą wiedzieli, czym jest wolność człowieka i będą prawdziwie wolnymi ludźmi. Ale zanim połączę się z Piotrem, mam dla Państwa dwa komunikaty. Pierwszy, osiągnęliśmy 20 tysięcy subskrypcji, za co Państwu bardzo serdecznie dziękuję. 20 tysięcy subskrypcji zależało nam na tym, bo to jest tyle, ile żeśmy osiągnęli w poprzednim naszym kanale, który, jak Państwo pamiętacie, został wrogo przejęty przez hakerów systemu i potem wyłączony i zamknięty. Cieszymy się z tych 20 tysięcy subskrypcji, ale nie dlatego, że odnosimy z tego powodu jakieś korzyści finansowe, ponieważ YouTube już dawno zablokował nam monetyzację i właściwie nigdy żeśmy monetyzacji nie mieli na YouTubie. Od YouTube'a żeśmy nie wzięli ani złotówki i zresztą nie będziemy od nich brali żadnych pieniędzy, bo to są brudne pieniądze. To są pieniądze, które oni pozyskują właśnie przez dyscyplinowanie społeczności. Trzeba przestrzegać ich zasad, które są de facto brakiem zasad. Trzeba dobrze mówić o pandemii, o szczepionkach, to wtedy oni promują kanały. Ja takich pieniędzy od nich nie chcę. I druga kwestia. Proszę Państwa, pod ostatnim wywiadem z Teresą, któryś z internautów napisał, no kiedy wreszcie uruchomicie ten nawi projekt, te dwie waluty, mówicie tylko, że tak powiem, do kamerki, zamiast robić konkretne rzeczy. Chcę powiedzieć, że robimy konkretne rzeczy. Jeżeli chodzi o nawi projekt, to pod względem koncepcyjnym on został już, że tak powiem, domknięty, on jest opracowany już do końca. Teraz borykamy się z kwestiami informatycznymi, które niestety wymagają nakładów. Ja już przeznaczyłem całe moje odszkodowanie za internowanie właśnie na ten projekt. Dzielę się moją emeryturą z tym projektem, no ale to rola fundatora, nie narzekam, ale jestem największym sponsorem Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych i tego projektu, ale nie dam rady go sam sfinansować, w związku z tym bardzo Państwa proszę o wpłaty. One teraz zamarły kompletnie, być może to jest przyczyną są, przepraszam, wakacje. Też bym bardzo poprosił, jeżeli Państwo będziecie dokonywać wpłatę, żebyście, jeżeli chcecie, żebyśmy o tej wpłacie Waszej powiedzieli, napisali to na maila, który jest na dole ekranu biuro@nis.org.pl. No i też potrzebowałbym to do tego, żeby sprawdzić, czy te wpłaty do nas docierają, bo mam ograniczone zaufanie do tego systemu finansowego, więc wolałbym mieć takie potwierdzenie. Więc bardzo proszę, subskrybujcie nas dalej, bo to daje nam satysfakcję, że mamy tyle subskrypcji, choć one jakby nie przekładają się na oglądalność, no bo mając 20 tysięcy subskrypcji, mamy po kilka tysięcy wyświetleń, ale ja myślę, że to hamulcowym tutaj jest YouTube, a nie to, że nie jesteśmy oglądani i oni promują zupełnie inne programy. No i bardzo prosimy o wsparcie finansowe, bo tym szybciej ruszy projekt, który umożliwi Wam realizację wolności, o której za chwilę będę mówił z Piotrem Jankowskim. Jeżeli Państwo pozwolicie, to właśnie się teraz z nim połączę. Halo? No cześć Piotrze, Wojtek Dobrzyński się kłania. Witam. Piotrze, dzisiaj porozmawiamy o czymś niesłychanie ważnym, ponieważ od dłuższego czasu pracujesz nad niesłychanie ważnym pojęciem wolności.
Jest to pojęcie, które jest absolutnie niezbędne dla wolnych ludzi, dla ruchu wolnych ludzi, Wielka Polska, bo tylko Wielka Polska będzie wtedy, kiedy ludzie będą naprawdę wolni i będą mieli tą wolność uświadomioną. Ja natomiast pracuję nad takimi 10 cechami wolnego człowieka, które będą potem podstawą takiego manifestu wolnego człowieka. Również niezbędne te cechy są dla sprawnego i dobrego funkcjonowania ruchu. Jeżeli tego nie będziemy mieli, to każdy ruch zostanie sprowadzony na manowce właśnie przez to, że system nasz od tej wolności odpycha. Ale najpierw chciałbym, żebyśmy zaczęli właśnie od definicji wolności, bo ty tam wyraźnie pokazujesz, jak ona powinna być sformułowana, jakie są zagrożenia dla wolności, jak ona teraz jest nam kradziona i co jest istotą wolności. Więc może zacznijmy właśnie od kwestii tego pojęcia. Piotrze, oddaję Ci głos. No tak, oczywiście pojęcie wolności jest kluczowe, zwłaszcza dla wolnych ludzi. Ja bym tutaj powiedział coś takiego. Co jest istotą wolności? Ja bym zdefiniował to w ten sposób, że jest to przestrzeń, obszar swobodnych, nieskrępowanych działań jednostki, ograniczony wolnością innej jednostki oraz dobrem wspólnym, które organicznie wiąże ją z odpowiedzialnością i prawami z niej wynikającymi. Piotrze, to jest bardzo celna definicja, ale ja myślę, że ją trzeba skonfrontować z tym fałszywym pojęciem wolności, bo wtedy ona unaoczni nam się w taki sposób wyjątkowy. Bo to żeś teraz powiedział, dla każdy przytaknie, okej, okay, no dobra, może być taka definicja, ale trzeba pokazać, jakie są diametralne różnice z tym fałszywym pojęciem wolności, który proponuje ten liberalny system. Tak jak wiem, moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka, to jest związane z atomizacją społeczną, to jest bardzo ważny wątek. Ja bym chciał, żebyś nad tym się troszeczkę dłużej pochylił. No więc kluczem do zrozumienia tych rzeczy, o których mówisz, jest to, że są dwa różne pojęcia społeczeństwa, dwa różne pojęcia, dwie różne wizje społeczeństwa. Jedna jest mechanistyczna, czyli taka, która widzi społeczeństwo jako zbiór takich niezależnych, egoistycznych atomów, a druga jest organiczna, czyli widzi społeczeństwo jako pewien organizm, a jednostkę jako element sprzężony, że tak powiem, harmonijnie z ogółem, ze społeczeństwem. Społeczeństwo jest organizmem, nie mechanizmem. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Dokładnie tak. I teraz w tych pojęciach wolności, które istnieją obecnie, pokutują te liberalne, że tak powiem, miazmaty. Mianowicie jedna z tych definicji mówi o tym, że ograniczeniem wolności jest tylko i wyłącznie wolność innego człowieka. Czyli właśnie jesteśmy tym zbiorem atomów i tak naprawdę, o ile nie ingerujemy w prywatne sprawy innych osób, to jesteśmy wolni. Natomiast ta definicja, ten sposób myślenia nie bierze pod uwagę tego, że jest jeszcze właśnie ta organiczna struktura społeczna i dobro wspólne. I nie można mówić o wolności w kontekście tylko takim, że jej ograniczeniem jest inny człowiek, ale jej ograniczeniem jest również dobro wspólne. To znaczy, że jeśli moja egoistyczna działalność, jakakolwiek, czy w życiu prywatnym, czy publicznym, czy biznesowym, ingeruje w dobro wspólne, czyli coś, co jest glebą dla wzrostu, rozwoju wszystkich ludzi i rodzin, to wtedy mamy do czynienia z sytuacją bardzo naganną, dlatego że nie można korzystać z infrastruktury, która jest własnością ogólnospołeczną, dla prywatnych korzyści.
Mieliśmy wielokrotnie w Polsce w ostatnich 30 latach sytuację, gdzie ta infrastruktura była prywatyzowana. Gdzie była sytuacja, kiedy prywatne korporacje czy prywatne firmy odnosiły korzyści z dobra wspólnego. No, na przykład, to nazywali uspołecznianiem kosztów prywatyzacją zysku, prawda? Takim jednym zdaniem, bardzo celnym. Dokładnie tak. Czyli krótko mówiąc, niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy na przykład w gminie, w mieście woda, wodociągi, kanalizacja, czy tego typu rzeczy są sprywatyzowane i ktoś odnosi korzyści, będąc monopolistą, z tego, co jest tak naprawdę własnością wspólną, bo woda, ziemia, powietrze to jest własność wspólna i powinna służyć wszystkim, a nie prywatnej firmie czy prywatnej korporacji. Więc tą definicję należy uzupełnić, mówiąc o zakresie, obszarze i ograniczeniach wolności, o właśnie ten drugi hamulec, drugie ograniczenie, czyli nie tylko inna jednostka, bo nie jesteśmy zbiorem atomów i jednostek tylko, są jeszcze inne warstwy rzeczywistości, ale właśnie musimy to w tej definicji zawrzeć również to, ten drugi hamulec, drugie ograniczenie, czyli to dobro wspólne, o którym wielokrotnie mówiliśmy. No właśnie, ale to się wiąże też ze złożami, z tymi, to teraz ostatnia była ustawa, prawda, która wręcz ingeruje, kradnie nam dobro wspólne, na przykład złoża geotermalne przez zatłaczanie tego dwutlenku węgla pod ziemię w interesie właśnie egoistycznym wielkich korporacji, które na tym zarabiają, na spalarniach śmieci i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie, ponieważ nie ma tego hamulca, nie ma to, tego, o czym mówisz, to właśnie takie patologie mogą się odbywać. A ja bym chciał, żebyś jeszcze powiedział o warunkach funkcjonowania wolności. To jest bardzo ważne, ale tak, słucham cię. Ten przykład, o którym mówisz, to jest w ogóle zablokowanie. To jest sytuacja absolutnie ekstremalna, bo to jest zablokowanie w ogóle możliwości korzystania z dobra wspólnego, czyli na przykład z zasobów geotermalnych. Ale jest jeszcze inna sytuacja, która jest najczęstsza, kiedy te zasoby są po prostu zawłaszczane przez prywatne interesy. Natomiast jest jeszcze drugi. Tak, mów. Natomiast jest jeszcze drugie fałszywe pojęcie, drugi mit, związane z pojęciem wolności, mianowicie to, że istotą wolności jest wolność od przymusu. No więc wolność od przymusu to znaczy wolność od jakiejkolwiek odpowiedzialności. To znaczy, że póki jestem skuteczny i na przykład szkodzę innym i uzyskuję dzięki temu jakiś zysk, jakąś korzyść, to jest w porządku. Czyli krótko mówiąc, wynika z tego usankcjonowanie instytucji kradzieży, również zanik etosu pracy pożytecznej, pracy, która powinna służyć, bo każda praca powinna służyć i mnie, i społeczeństwu, ponieważ my jesteśmy w relacjach społecznych w pewnej strukturze. I praca, każda praca, którą sprzedajemy na przykład, służy również innym, więc nie można abstrahować tej pracy mojej osobistej aktywności, działalności od ogółu, od społeczeństwa, od wspólnoty. Także istnieje coś takiego jak wewnętrzny przymus, czyli odpowiedzialność. To znaczy na przykład odpowiedzialnością rodziców jest wychowanie dzieci, tak? A z kolei odpowiedzialnością dzieci jest to, żeby się uczyły. Już nieważne, czy będzie szkoła publiczna, czy nauczanie jakieś domowe. Generalnie jest to pewna forma, w cudzysłowie, przymusu społecznego wynikającego z natury struktur społecznych. Piotrze, krótko mówiąc, nie ma wolności bez odpowiedzialności. Dokładnie. I teraz i bez praw. To znaczy prawa i odpowiedzialność idą ze sobą w parze. Powinny być w harmonii. To znaczy, jeśli my mamy do czegoś prawo, to mamy zarazem i pewną odpowiedzialność wynikającą z tego prawa i odwrotnie. Piotrze, to ja bym chciał, żebyśmy teraz omówili warunki wolności, bo to jest bardzo istotna rzecz i właśnie te warunki wolności są ograniczane. To, co powiedziałeś przedtem, że właśnie koncerny zagarniają dobro wspólne, to tak samo zagarniają pewne warunki, które są niezbędne do tego, żeby być wolnym człowiekiem.
Proszę powiedz o tym. Wolność jest pewną aktywnością, czyli realizacją naszej wolnej woli i świadomości. I teraz ta wolność kiedy może być realizowana, kiedy może być aktywna? Wtedy, kiedy mamy zabezpieczone podstawowe rzeczy bytowe, psychobiologiczne, potrzeby życiowe, wyżywienie, mieszkanie, ciepło. W innym przypadku wolność jest fikcją. Dlatego właśnie system monopolizuje, próbuje zmonopolizować, a właściwie prawie zmonopolizował sektor rolno-spożywczy, przetwórczy i handlowy. To, co się dzieje w Polsce poprzez różne sieci producenckie, przetwórcze i handlowe. Dlatego również system skomercjalizował mieszkalnictwo, budowlankę całą i znaczną część infrastruktury. Czyli krótko mówiąc, odbiera nam się możliwości realizowania naszej wolności poprzez zewnętrzne bytowe uwarunkowania. No to ja bym tutaj chciał powiedzieć o Navi projekcie, że my właśnie konstruując od samego początku Navi projekt, gdzie jest przewidziane właśnie taka dywidenda narodowa, taki prototyp dywidendy narodowej, to właśnie po to robimy, żeby tego typu potrzeby człowieka zaspokoić. I Navi projekt, no, który teraz jest na etapie informatycznym, bo że tak powiem ideowo i koncepcyjnie on już jest zamknięty, natomiast pracujemy nad kwestiami informatycznymi, które no, niestety wymagają nakładów, o czym już Państwu mówiłem. W związku z tym ten projekt po to powstaje, żeby pokazać, jak może człowiek na tym poziomie, przystępując do Navi projektu, właśnie realizować swoją wolność, bo o to chodzi. O to chodzi. Pieniądz ma nam ułatwiać realizację wolności, a nie nas zniewalać i czynić nas niewolnikami. A na marginesie chciałem Ci powiedzieć, Piotrze, bo pamiętasz, jak żeśmy wnioskowali do miasta stołecznego Warszawy o bank komunalny, właśnie żeby samorząd był, bo samorząd będzie tylko wtedy właśnie samorządny, będzie mógł realizować swoje cele, być samowystarczalny, jeżeli będzie miał właśnie własny pieniądz. I wyobraź sobie, że zobaczyłem, że jest w takim małym państewku, jakim jest Malta, jest stolica Valletta, która ma swój własny bank, Bank of Valletta. Czyli w tym małym państwie, ta stolica liczy mniej więcej tyle co Poznań, oni zdali sobie sprawę, że muszą mieć swój własny bank, właśnie bank miejski. A takie duże państwo w środku Europy jak Polska z wielką stolicą uważa, że powinna trzymać swoje pieniądze w Citibanku. No to właśnie też świadczy o tym, jak nie myśli się o dobru wspólnym, nawet na poziomie samorządowym. No to, co się dzieje w Polsce od 30 lat, to jest skrajnym przypadkiem, można powiedzieć, braku świadomości dobra wspólnego. Natomiast ja jeszcze chciałem powiedzieć, a propos tej własności, o której mówiłem, że własność prywatna, osobista, która jest fundamentem realizowania naszej wolności jako ludzi, nie może być zawłaszczona przez sferę publiczną. To oznacza właśnie, to by oznaczało właśnie brak wolności i ograniczenie wolności, ale z drugiej strony powinno się szanować własność wspólną i zasoby publiczne, które też nie mogą być zawłaszczane, prywatyzowane w związku z interesami prywatnych firm czy korporacji. To jest właśnie dobro, czyli mamy to dobro wspólne, mamy tą wspólnotę i mamy wolność indywidualną. I te obydwie rzeczy są ze sobą absolutnie współmierne, harmonijne, powinny być i kompatybilne. Właśnie tego się nie rozumie kompletnie w zachodniej myśli filozoficzno-politycznej, ponieważ tu istnieje taki dualizm. Albo popadamy w skrajność jedną pod tytułem liberalizm i społeczeństwo właśnie pojęte jako zbiór jakichś tam atomów, albo kolektywizm, czyli jakąś formę komunizmu. A tymczasem my musimy iść zupełnie inną drogą, drogą środka,
drogą harmonii, drogą współmierności i zabezpieczenia rozwoju harmonijnego i wspólnocie, i jednostką, i rodziną oczywiście. No właśnie, tu zaczęliśmy mówić o harmonii i pamiętacie Państwo, z Piotrem nagraliśmy taki materiał, w którym pochylaliśmy się nad takim niesłychanie ważnym terminem dotyczącym no jakby istoty funkcjonowania świata. I pokazaliśmy tam kwestię fraktalności. I tutaj ta fraktalność, na tym, schodząc na ten szczebel no nieco niższy, dotyczący właśnie człowieka i jego wolności, również ta fraktalność występuje. Czy mógłbyś pokazać tą relację właśnie i z tym terminem, i z fraktalnością, i harmonią, która zawsze musi funkcjonować? Zresztą będziemy pokazywać, że ona w różnych dziedzinach, za chwilę do tego przejdziemy, musi ze sobą harmonizować. Piotrze? No więc cała natura, cały świat jest zorganizowana fraktalnie, czyli że mówiąc w takim dużym uproszczeniu, wszystko jest we wszystkim, ze wszystkiego wynika, nie ma początku i końca. Czyli mała struktura, nigdy nie wiadomo, czy jest małą, czy wielką. Podobnie jest skonstruowane społeczeństwo. Od człowieka, od jednostki poprzez rodzinę, jakąś lokalną wspólnotę, wyższą wspólnotę w postaci gminy, czy jakiejś tam, nie wiem, jeszcze wyższej struktury i państwa w końcu. I te wszystkie struktury mają sens tylko wtedy, kiedy właśnie współpracują ze sobą w sposób harmonijny i jakby pomagają sobie w rozwoju. Jedno z drugim jest absolutnie ściśle związane. Nie ma rozwoju bez harmonii tych struktur. Od najniższych do najwyższych. I to jest prawo natury, to nie jest wymysł filozofów, czy nie wiem, politycznych myślicieli, doktrynerów, tylko to jest prawo natury. I jeśli my temu prawu będziemy się sprzeciwiać, to będą w życiu społecznym, politycznym, będą nam plenić się różne patologie, to co obserwujemy obecnie. No właśnie, Piotrze, ja bym teraz może chciał, żebyśmy się pochylili nad tym dekalogiem wolnego człowieka, tymi cechami pokrótce, bo tam pokażemy, dlaczego to jest tak ważne. Nie tylko dla tego ruchu Wolni Ludzie, Wielka Polska, ale w ogóle dla świata. Jeżeli świat zacznie rozumieć wolność i zrozumie, jak ta wolność powinna być skonstruowana, to i ten świat się zmieni. I w pierwszym punkcie mówimy tak, bo byłeś oczywiście konsultantem tego, będziemy zresztą to jeszcze rozbudowywać, jest to taka wersja robocza, ale ona już pokazuje, w jakim kierunku idziemy. Otóż w pierwszym punkcie mówimy, że wolny człowiek przede wszystkim będzie dążyć do tego, by nauczyć się odróżniać dobro od zła, prawdę od kłamstwa i rozpoznać piękno jako harmonię ducha i ciała oraz harmonię struktur. Tu jest właśnie owa fraktalność, o której wspominamy, i o tej fraktalności tutaj w tym punkcie też będziemy mówić. Czy chcesz skomentować coś jeszcze do tego punktu? Znaczy tutaj jest nowe pojęcie, o którym nie rozmawialiśmy wcześniej, czyli pojęcie piękna. To bardzo ważne, rozwij to, tak, bo to bardzo ważne. Pojęcie piękna jest związane ściśle z pojęciem dobra i według mnie jest jedno drugie warunkuje, to znaczy te struktury fraktalne świata, to co możemy obserwować na różnych animacjach przepięknych w internecie, na YouTubie i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jest powiązane właśnie z takim ładem i przyjemnością, powiedziałbym, dla oka. I piękno w ogóle jest, według na przykład Feliksa Konecznego, piękno jest taką kategorią bytu, która jest z pogranicza duchowości, ducha i ciała, i materii. I to jest bardzo istotne, żeby to zrozumieć. Ja nawet pozwoliłbym sobie, jeśli można,
zacytować pewien fragment z pracy Feliksa Konecznego o Ład historii, bo on pokazuje też pewną wizję właśnie tych wartości i pojęć, o których mówimy. I on pisze tak. Z ciała i duszy składa się człowiek, a wszystko cokolwiek jest ludzkiego musi posiadać formę i treść, stroną zewnętrzną i wewnętrzną. Pełnia życia wymaga obydwóch, gdyż niedomaganie jednej z nich sprowadza wykolejenie całości. Istnieje pięć kategorii bytu człowieczego. Na stronę wewnętrzną, duchową, składają się pojęcia dobra, czyli moralności, i prawdy, przyrodzonej i nadprzyrodzonej. Na stronę cielesną, zewnętrzną, przypadają sprawy zdrowia i dobrobytu. Nadto istnieje pomost od zewnątrz do wewnątrz, pojęcie piękna, wspólne ciału i duszy. Jest to quincunx człowieczy, obejmujący wszystkie przejawy bytu, wszelkie możliwości życia ludzkiego. Nie ma takiego faktu, ni myśli takiej, które by nie pozostawały w jakimś stosunku do którejś z tych pięciu kategorii, często równocześnie do dwóch, a nawet więcej. Należy tu każdy fakt i myśl wszelaka. Nie zdoła nikt wymyślić niczego ludzkiego, co nie mieściłoby się w tych pięciu kategoriach życia. I chciałem zwrócić uwagę, że właśnie Konieczny pojmował bardzo tak relatywistycznie te kategorie, te wartości, co jest bardzo zbieżne z taką właśnie fraktalną wizją świata. On nic o fraktalach nie wiedział, ale miał intuicję, która wykraczała poza ówczesną wiedzę zachodnią, filozoficzno-polityczną, nacechowaną pewnym dualizmem. Ale Piotrze, ja bym wrócił tu jeszcze do tego piękna, bo rzeczywiście te piękno jest wtedy, kiedy ma właśnie harmonię ducha i ciała, ma tą właśnie fraktalność. Nawet żeśmy chwilę rozmawiali na temat kobiety, że kobieta może być piękna, ale być niemądra i zła, i wtedy nie jest to piękne. Natomiast też żeśmy mówili o kształtach, dlaczego kobieta jest tak pięknie skonstruowana, prawda? Bo ma ten niezwykły dar rodzenia, tworzenia nowego człowieka. I nawet te proporcje, które są u Leonardo pokazane, żeśmy o tym rozmawiali, właśnie pokazują, że ta harmonia fraktalna jest również w konstrukcji człowieka, właśnie szczególnie u kobiety, prawda, Piotrze? Tak, ta fraktalność jest oparta jeszcze na jednej zasadzie, mianowicie na tak zwanym złotym podziale odcinka, czy boskiej proporcji, czy świętej geometrii, różnie jest ona nazywana. W każdym razie chodzi o to, że te fraktale, te najdoskonalsze fraktale, są zbudowane w oparciu właśnie o proporcje ściągu Fibonacciego. To dotyczy również ciała ludzkiego, o czym mówiłeś na tych rycinach starych Leonarda da Vinci. Ale co ciekawe, na przykład jajko kurze, czy w ogóle jakiegokolwiek innego ptaka, jest też fraktalem i właśnie opartym o te proporcje. I w tym jajku, to jest bardzo symboliczne, rodzi się życie, rodzi się zarodek, który później wychodzi z tego jajka, tą skorupkę rozbija. Nie jest przypadkiem, że właśnie w takim kształcie rozwija się życie. No to jest kwintesencja w ogóle życia i tego, jak skonstruowana jest nasza planeta i otaczająca nas rzeczywistość. I tym przejdziemy do... Podobnie jest, dokończę tylko ten wątek, podobnie jest z kobietą. Dla mężczyzny piękna kobieta to jest ta kobieta, która ma tą harmonię w sobie, te proporcje odpowiednie. I ona właśnie jest tym miejscem, w którym rodzi się życie, tą przestrzenią, w której rodzi się życie, dojrzewa i później wychodzi na świat. To wszystko nie jest przypadkowe, te wszystkie zasady, te wszystkie prawa są wspólne dla całej natury, również dla człowieka, no bo człowiek jest też częścią natury i częścią wszechświata i kosmosu. Dokładnie tak.
No to przejdźmy do drugiego punktu, który chyba jest mniej, znaczy chyba nie wymaga rozwinięcia. Wolny człowiek chce osiągnąć wiedzę, która jest zwierciadłem rzeczywistości i jest prawdziwa. No to chyba oczywiste, chociaż dla obecnego systemu nie jest to oczywiste, bo mamy mnóstwo śmieciowej wiedzy, która nie jest zwierciadłem rzeczywistości, bo co innego widzimy w telewizji, a co innego za oknem. Jest nieprawdziwa, zafałszowana, przetworzona informacja, a bez tego wolny człowiek się nie może obyć. Musi dążyć do tego, żeby właśnie osiągnąć wiedzę, która jest zwierciadłem rzeczywistości, jest prawdziwa. Chcesz skomentować? Tak, tu powiem w ten sposób. Współczesna nauka jest przykładem upadku właśnie tej idei, ponieważ dążenie do prawdy zastąpił tak zwany konsensus naukowy, o czym też wielokrotnie mówiliśmy, czyli zbiera się... Dogadywanie się do prawdy, uzgodnimy sobie prawdę. Tak, uzgodnimy sobie prawdę i to jest rzecz przerażająca zupełnie, a najgorsze jest to, że to pojęcie się zakorzeniło, zostało przez establishment zaakceptowane, czyli nie dążymy do prawdy, tylko ustalamy sobie prawdę. Taką prawdę, która jest nam wygodna. A to jest jeszcze gorzej, bo koncerny sobie kupują prawdę. Ale właśnie chciałem to powiedzieć, o jakimś produkcie, o jakimś leku, o jakiejś szczepionce i tak dalej. No. Jaka prawda jest właśnie wygodna? No właśnie taka, która odpowiada interesom wielkim tego świata, czyli korporacji. Koniec. No właśnie, kupują sobie prawdę. Wolny człowiek, to jest trzeci, wolny człowiek w debacie z innymi ludźmi nie chce odnieść erystycznego zwycięstwa, ale chce dociec prawdy. No to jest szalenie ważny punkt, bo mamy mnóstwo debat, sporów, gdzie po prostu próbuje się przeciwnika zajechać, a nie dociec prawdy. Nie dociec prawdy i to w naszym środowisku też pokutuje, że próbuje ktoś nad kimś zwyciężyć, odnieść właśnie taką erystyczną, czyli go zajechać sformułowaniami, umiejętnością, doświadczeniem, a nie żeby dojść w dyskusji do prawdy, bo najważniejszą rzeczą w dyskusji jest dochodzenie do prawdy. To, co mówili sofiści, przez spór dochodzi się do prawdy. Piotrze, chcesz skomentować? Ale to jest kontynuacja tylko logiczna poprzedniego punktu. Mówiłem o konsensusie, prawda, naukowym tak zwanym. No to właśnie jest to. To jest właśnie to. My powinniśmy dążyć do poznania prawdy, czyli odczytania, ujrzenia rzeczywistości taką, jaką ona jest. Jakie wewnętrzne, na pierwszy rzut oka, mechanizmy, nią, niewidoczne mechanizmy, nią rządzą. Ja podawałem przykład dzisiaj w rozmowie takiej starożytnej gry chińskiej Tangram. Polega ona na tym, że mamy kwadrat, który jest podzielony na, już nie pamiętam ile figur, i z tych figur powstaje mnóstwo innych obrazów. Jeśli widzimy taki obraz, który został ułożony, ale nie widzimy tych poszczególnych figur wewnątrz, to my musimy odnaleźć tą wewnętrzną, ukrytą logikę, która stworzyła ten kształt. I to jest Tangram jest symbolem właśnie deszyfrowania rzeczywistości i dociekania prawdy. No właśnie. Czwarty punkt. Wolnemu człowiekowi zależy na tym, by być kimś, a nie tylko mieć coś. Czyli bardziej być niż mieć. Chcesz skomentować? Znaczy to chyba takiego jakiegoś nadzwyczajnego komentarza nie wymaga. Chodzi o to, żeby po prostu byt, materia, pieniądz nie zawładnął nami i nami nie rządził. No ale tak właśnie teraz jest odwrotnie. Tak? Bardziej mieć niż być. To jest bardzo ważne zdanie. Teraz jest kompletnie postawione to na głowie. Dlatego, że pieniądz stał się nie narzędziem do realizowania celów, potrzeb ludzi, tylko zaczął nimi rządzić i podporządkowywać nas, społeczeństwo, poprzez pewne mechanizmy stworzone specjalnie. Podporządkowywać nas interesom ludzi tak naprawdę i korporacji, które ten pieniądz stworzyły i które tym pieniądzem rządzą. To jest tak, jak nasz wspólny znajomy niedawno powiedział, że
To nie jest tak, że bank nas obsługuje w dzisiejszych czasach. To my obsługujemy bank, bo bank ma ciągle do nas jakieś pretensje, jakieś życzenia wobec nas i my służymy bankowi, a nie bank, czyli pieniądz służy nam. Dokładnie. A ten pieniądz, który my proponujemy, ma właśnie pomóc realizacji wolności przez każdego człowieka. To jest kompletnie odwrócona sytuacja, tak? Oczywiście, że tak, bo pieniądz jest, ma być służebny, ma być narzędziem. Tak, bo pieniądze mają życie, tak. A nie ma na zasadzie, że ogon macha psem. Nie, no to powinno być odwrotnie. Dokładnie. Piąty jest punkt. Macha ogonem, tak? Tak, piąty punkt. Wolni ludzie współdzielą się tym, co posiadają. To jest bardzo ważna cecha. No tutaj to jest również zabijana tego, w tym systemie, tak? Słucham cię? Tak, no to jest istota jakby pojęcia dobra wspólnego, że jesteśmy istotami społecznymi i żyjemy, istniejemy i możemy być szczęśliwi tylko we wspólnocie, mniejszej lub większej, nieważne jakiej, ale jakiejś wspólnocie. A funkcjonowanie wspólnoty polega na tym, że współpracujemy ze sobą, że się lubimy, że pomagamy sobie. Najprostszy przykład, dom, mieszkanie, gdzie mieszka rodzina, gdzie jest jedna łazienka, jedna umywalka. My wszyscy z niej korzystamy i musimy się nią dzielić, tak? Bo jest naszą wspólną własnością. Na tym to polega. My musimy po prostu na nowo zbudować pewien etos wspólnoty, której możemy osiągać swoje cele życiowe i być szczęśliwi. Dokładnie, oparty na przyjaźni i zaufaniu, a nie tak jak teraz się to robi, na atomizacji nas, na czynienia jednego, na puszczanie jednego na drugiego, czynienia wrogów i tak dalej, i tak dalej. To są te rzeczy, które ten system cały czas nas, że tak powiem, karmi. I szósty punkt, wolny człowiek dąży do wykonywania pracy dodatniej, czyli takiej, która służy człowiekowi, która go nie zniewala. Chcesz skomentować? Ten system, o którym mówimy, który jest ufundowany na bazie pieniądza dłużnego, spowodował to, że jest mnóstwo beneficjentów i pewnych struktur, również biurokratycznych, które zostały stworzone po to, żeby nas kontrolować, nami zarządzać. I właśnie chodzi o to, żeby nie wykonywać, na ile jest to możliwe, bo nie każdy ma taką możliwość, ale chodzi tutaj o świadomość, żeby nie wykonywać tej pracy ujemnej, która polega na tym, że na przykład jakiś biurokrata kompletnie obiektywnie do niczego niepotrzebny społeczeństwu wykonuje swoją pracę, bierze za to pieniądze, czyli korzysta jakby z pewnego wspólnego dobra. No bo my go w jakimś ale działa biurokrata, działa na szkodę człowieka, to jest ta ujemność. Ale ja dokończę, tak? My go utrzymujemy, ale to jest jeszcze nic. Bo nie o to chodzi, że my ponosimy koszt utrzymywania kogoś, kto w gruncie rzeczy nam szkodzi nie jest, albo nam nie jest potrzebny. On jeszcze wykonuje pracę ujemną, czyli właśnie szkodliwą, dokuczającą nam często. Jeszcze jeździ do pracy codziennie, robi zamieszanie, stoi w korkach, tworzy korki, wypala paliwo. Niepotrzebnie, bo on jest niepotrzebny, znaczy jego stan. Nie, on jest potrzebny jako człowiek. Jego funkcja, jego stanowisko jest niepotrzebne. I chodzi o taką świadomość, żeby właśnie wiedzieć, co jest tą pracą ujemną, a co jest tą pracą dodatnią i starać się szukać takich zajęć, takich aktywności, które nie są tą pracą ujemną. Oczywiście jest to trudne w tej rzeczywistości. No bo teraz jesteśmy przymuszani jesteśmy teraz do tej pracy ujemnej ze względów właśnie bytowych, że nie mamy na chleb. No. No dokładnie, dlatego chodzi tutaj, mówię jeszcze raz, podkreślam to, o świadomość. Bo większość ludzi nie ma tego świadomości. Jakbyśmy porozmawiali z przeciętnym biurokratą w jakimkolwiek urzędzie, to on będzie zachwycony i będzie się chełpił swoją rolą i swoją ważnością. Słuchaj, przejdźmy do siódmego punktu, bo on jest bardzo ważny, bo on trochę jest jak w tym powiedzeniu, jak chcesz pokonać system, to zadbaj o swoje zdrowie. Ale tu jest szerzej jeszcze, że wolny to zdrowy, dobrze wykształcony i zamożny człowiek. Bo to są te trzy elementy, które tutaj w obecnym systemie
są absolutnie człowiekowi zabierane. Tutaj służba zdrowia nie jest służbą zdrowia, tylko choroby. Im bardziej chory człowiek, tym lepszy dla korporacji, bo chory klient to dobry klient. Jesteśmy futrowani śmieciową wiedzą, czyli głupi obywatel jest łatwy do zarządzania, kiedy ma właśnie złą wiedzę, nieprawdziwą. I wreszcie pozbawia nas się zamożności. Za chwilę zdefiniujemy, co to jest zamożność u wolnego człowieka, ale ona też jest nam zabierana, żeby właśnie nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, jak to Klaus Schwab w swojej książce obwieścił. Chcesz skomentować? No właśnie Klaus Schwab dobrze to powiedział, znaczy dobrze w sensie takim, że ujawnił pewne plany globalistów. Chodzi o to, żebyśmy nic nie mieli, żeby nas pozbawić własności. Nie będziemy mogli realizować wtedy własnej wolności, nie będziemy świadomi, nie będziemy mogli się rozwijać tak naprawdę, nie będziemy mogli dobrze się wykształcić dzieci, nie będziemy mogli być zdrowi, ponieważ system nam też narzuci standardy zdrowia i określić, co jest dobre, a co nie jest dobre. Ostatnio słyszałem, że WHO powiedziało, że ogórki kiszone i kiszonki są rakotwórcze. No dogadali się do tej prawdy. Dogadali się. Ktoś zapłacił WHO i w związku z tym, żebyśmy nie jedli to, co jest dla nas najbardziej zdrowe. O wykształceniu i wiedzy akademickiej już trochę mówiliśmy. Jak jest też skorumpowana i wypaczona. No to pewnie została kupiona teraz naukowcy o ten konsensus naukowy właśnie i kupowanie sobie badań i tak dalej, i tak dalej. Zdefiniujmy tą zamożność, to jest ósmy punkt. O zamożności wolnego człowieka świadczą dobra intelektualne, umiejętności, doświadczenie, środki produkcji, współdzielenie, wolontariat i na pewno nie prawa autorskie. Bogactwo człowieka jest w jego głowie. Tu żeśmy z Piotrem sporo dyskutowali, on będzie wymagał ten punkt pewnie jeszcze do pracowania, bo tutaj jest trochę skrótów myślowych, ale myślę, że on się jakoś broni. Chcesz komentować? Jakby rzecz znana od, nie wiem, starożytności powiem, albo i dłużej. To, co jest wartościowe w nas, to równocześnie jest coś, czego nie możemy utracić nigdy. To jest nasz duch i nasz umysł. I on warunkuje wszystko, co jest poza tym również w sferze społecznej. I o to powinniśmy dbać i to powinniśmy pielęgnować. Bo z tego się rodzi tak naprawdę wszystko, również struktury społeczne. Bardzo słuszna uwaga. I dziewiąty. Mówiłeś to przy swojej definicji wolności, ale uważam, że to trzeba absolutnie zamieścić tu w tym dekalogu. Własność prywatna wolnego człowieka kwitnie na gruncie i w koegzystencji z dobrem wspólnym. Obowiązuje synergiczna współpraca, nie konkurencja. Problemy związane z dobrem wspólnym i własnością są rozwiązywane zgodnie z zasadą pomocniczości w miejscu ich powstawania. Piotrze, skomentuj, bo tu jest... To jest implikacja tego wszystkiego, o czym mówiliśmy wcześniej. Właśnie tej organicznej struktury społeczeństwa. Wolność, pomyślność, szczęście jednostki rodziny zależy od gleby, w której się rozwija, dzięki której może rosnąć, o ile jest dobrze podlewana. A tą glebą jest dobro wspólne, czyli wspólnota. My bez wspólnoty ani jako osoba, ani jako rodzina nie istnieje. Jako wspólnoty, jako organizmie, bo właśnie cały czas trzeba to dodawać. I tutaj dwie rzeczy, właśnie synergiczna współpraca, nie konkurencja, bo ten system wymusza konkurencję, bo to on się tym żywi. Żebyśmy ze sobą walczyli, a nie współpracę, bo w konkurencji wygrywa tylko jeden. A tu chodzi, żeby było win-win, żeby wygrała jedna i druga strona właśnie na zasadzie synergicznej współpracy. I druga kwestia, która tu jest poruszona, którą nawet mamy pomocniczość, mamy nawet w Konstytucji, tylko ona w ogóle jest nierealizowana. Że właśnie najważniejsze rzeczy powinny być rozwiązywane na tym najniższym szczeblu, tam, gdzie one się rodzą. Tam, gdzie jest
No dawaliśmy ten przykład właśnie, że próbują w gminach, w związku z tą ustawą, która w Sejmie się teraz proceduje, że chcą zatłaczać dwutlenek węgla, niszcząc zasoby geotermalne, wbrew temu, co chce społeczność lokalna. To ona ma decydować o tym, bo zasada subsydiarności, pomocniczości powinna być zasadą naczelną funkcjonowania państwa. Prawda, Piotrze? No oczywiście. Ta synergia jest oczywista i znowu powtórzę to jeszcze raz. Wynika z tego wszystkiego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli współpraca, nie konkurencja. Konkurencja polega na tym, że mamy grę o sumie zero, czyli ktoś jest stratny, ktoś ma zysk. A tu chodzi o tworzenie wartości dodanej. A taka wartość dodana pojawia się tylko w momencie, kiedy mamy do czynienia właśnie z organizmem i ze współpracą. Komórki ze sobą i tkanki nie rywalizują. Układ krwionośny nie rywalizuje z układem nerwowym i tak dalej, i tak dalej. Tak jest w naturze. Dokładnie tak. I właśnie ta synergiczna współpraca tworzy ten dodatkowy, czyli, bo synergia to jest to, że nie jest to suma współpracujących dwóch ludzi, tylko dodaje się jeszcze, synergia powoduje, że jeszcze się rodzi dodatkowy element. To jest właśnie ta synergia, czyli jakby multiplikuje nasze wartości. Na tym polega prawdziwy rozwój, a nie na gospodarce opartej na wskaźnikach i fałszywie pojętym PKB, a to jest odrębny temat. No fałszywe wskaźniki, tak, no bo one w ogóle, przecież ta nauka teraz tworzy teorię, to co mówiłem ostatnio w rozmowie z Teresą, czym się pan Mencer bardzo chwalił, jaki to jest genialna teoria kosztów komparatywnych, która ni mniej, ni więcej polega na tym, że właśnie obarcza się kosztami słabszego partnera, znaczy właśnie eksploatuje się, na przykład do Polski się przyjeżdża, eksploatuje się bezkosztowo jakieś obszary i w związku z tym jest się lepszy konkurencyjny w handlu międzynarodowym, właśnie niższe koszty, ale kosztem właśnie dobra wspólnego danego państwa, na który się najeżdża. I dorabia się, że to jest świetna teoria kosztów komparatywnych, czyli wygrywa ten, kto ma mniejsze koszty, no. Tylko kosztem kogoś innego, no to w ogóle jest, że w ogóle takie teorie się tworzy i daje się jako prawa naukowe, no to po prostu ręce opadają. I jeszcze ludzie, którzy mówią, że chcą zmienić ten system, do tego się odwołują, no to znaczy, że tak naprawdę go systemu nie chcą zmienić, tylko właśnie są przepełnieni tymi złogami systemowymi, o których mówiliśmy wcześniej. I dziesiąty punkt. To wszystko dlatego, że współczesna nauka nie tylko odcięła się od prawdy, o czym mówiliśmy wcześniej, ale odcięła się również od dobra. We współczesnej ekonomii nie ma w ogóle refleksji na temat moralności. Co jest uczciwe w gospodarce, a zwłaszcza dotyczy to tematów pieniądza, a co nie jest nieuczciwe. I to jest totalna zagłada jakby w cywilizacji, bo myśmy stworzyli sobie pewien matrix oparty na pewnej immoralności i na fałszu równocześnie. No, na przykład mit wolnego rynku, prawda? I korporacje, które mają dostęp do pieniądza, które są olbrzymie, zawsze wygrają z innym uczestnikiem rynku, więc jaki jest to wolny rynek? Absolutne oszustwo, prawda? Ale to widać na przykładzie Polski, o czym mówiliśmy już wcześniej, o tym bezpieczeństwie, jeśli chodzi o wolność, o realizację wolności w oparciu o własność. Jak można mówić o bezpieczeństwie rodziny w przypadku, kiedy cała produkcja rolna, spożywcza, przetwórstwo i również handel został zmonopolizowany przez kilka sieci. Jest prywatyzowany pieniądz. I niszczą rolników, a mało tego, mało kto o tym wie, że jest takie pojęcie jak piractwo nasienne. Czyli krótko mówiąc, rolnik, który wysieje własne ziarna, jest przestępcą. Nie, no to samo z hodowlami
czy to kur, czy to krów i tak dalej, i tak dalej. To po prostu ręce opadają, to jest na osobny odcinek, żeby to pokazać, ale rolnictwem zajmuje się kilka innych stacji, więc może im oddajmy to, żeby tym się zajmowali. Natomiast zakończmy tym ostatnim, 10. punktem, który jest, jakby podsumowuje to, że wolny człowiek... Poczekaj, bo jeszcze tu jest ostatnie zdanie. Problemy rozwiązywane są w zasadzie pomocniczości, chyba tak? W miejscu ich powstania, tak. No więc o to chodzi, bo to może warto wyjaśnić. Chodzi o zasadę subsydiarności, która zresztą jest podstawą katolickiej nauki społecznej. To warto podkreślić. Chodzi o to, że wszelkie problemy powinny być rozwiązywane na szczeblu, na którym powstają. Czyli nie może być tak, że państwo ingeruje i reguluje na siłę to, co można załatwić w rodzinie na przykład. Mamy do czynienia z różnymi kwestiami związanymi z odbieraniem na przykład dzieci rodzicom. Czy w gminie, czy w mieście. A to wszystko, ta uzurpacja, to... Ten totalitaryzm, nazwij to po imieniu, to jest totalitaryzm. To jest forma totalitaryzmu oczywiście i równocześnie taka forma, która gloryfikuje, uzasadnia niesamowity rozwój państwa i jego biurokracji, różnych instytucji, agent, komórek biurokratycznych i tak dalej. No to jest przerażające zupełnie, bo to jest taki, jakby koniecznie powiedział, bizantynizm. No właśnie. Słuchaj, no to przejdźmy do tego ostatniego, 10. punktu, że wolny człowiek dąży do pozbycia się złogów systemowych. Właśnie o tym wszystkim, co żeśmy tutaj mówili. Wyzbywa się chciwości i wyzbywa się strachu. Właśnie, żeby strachem nie manipulowano ludźmi, żeby na strachu człowieka nie zarabiano. Możesz skomentować? No oczywiście jednym z podstawowych narzędzi kontroli jest strach, lęk, jest wstyd. Mówi się o pedagogice strachu, pedagogice wstydu, czyli bić kogoś w poczucie winy i jeszcze go przestraszyć. No taką osobą jest bardzo łatwo manipulować. A ten system, jeśli chodzi o pewne socjotechniczne narzędzia, się właśnie na tym opiera. Ale to wszystko ma związek z rzeczami, znowu mówię, o których mówiliśmy wcześniej. Czyli jeśli się pozbawia ludzi elementarnych praw, na przykład suwerenności monetarnej, no to bardzo łatwo jest ludziom sprowadzonym, że tak powiem, do parteru, bardzo łatwo jest tym ludziom narzucić strach, narzucić lęk, poczucie winy wbić. Więc my musimy jakby otwierać umysły, otwierać nasze serca, otwierać naszą świadomość, żeby to widzieć, żeby widzieć, co w nas, bo my sami się często łapiemy, ja też się często łapię na, jak ty to napisałeś, złogach systemowych, na pewnych takich miazmatach, takich fałszywych kartach pojęciowych, które są nam wbijane od kolebki niemalże. No właśnie, dlatego zalegają w nas, trzeba je wyrzucić z siebie. Tak, no i to jest bardzo ciężka praca, wymagająca oczyszczania umysłu, no ale tą pracę trzeba podjąć i trzeba się oczyścić i wrócić do źródeł tego, czym w istocie jest świat, natura, człowiek, społeczeństwo, w konsekwencji cały wszechświat, w którym istniejemy i którego jesteśmy częścią. No nie wystarczy się nazwać wolnym człowiekiem, właśnie trzeba pracować na tym, żeby te złogi. Każdy z nas ma te złogi systemowe, bo byliśmy, że tak powiem, wtłaczano nam to, jak powiedziałeś, od pokoleń. Więc ta praca, nie wystarczy powiedzieć, ja jestem wolnym człowiekiem, a potem w następnym zdaniu właśnie posługiwać się pojęciami właśnie z tych złogów systemowych, tylko właśnie pozbywać się tego, cały czas nad sobą pracować, po to tworzymy właśnie ten dekalog. Będziemy, bo to jest szkic, będziemy nad nim jeszcze pracować i z Piotrem, i z Michałem Czarnowskim, i z Jackiem, bo trzeba to doprecyzować. To, co dzisiaj bardzo dobrze Piotr powiedział, że to powinny być tak dobrze sformułowane i celne zdania, żeby były zrozumiałe dla każdego.
nawet intuicyjnie, żeby były proste. Będziemy pracować jeszcze nad właśnie i nad sformułowaniami, i nad sformułowaniem tych zdań, no tak, żeby one były jak najlepiej przyswajalne i żeby bardzo łatwo wolny człowiek, sięgając do nich, mógł właśnie popracować nad tym, żeby właśnie osiągnąć prawdziwą wolność. Im będzie więcej prawdziwych wolnych ludzi w Polsce i na świecie, tym będzie bardziej wolna i wielka Polska i tym bardziej zmieni się świat. Czy zgodzisz się, Piotrze, na taką konkluzję, na sam koniec naszej audycji? Zgodzę się, aczkolwiek na koniec jeszcze raz bym przeczytał tą krótką definicję wolności, którą już raz przytaczaliśmy. Tak, bardzo proszę. Że ona jest niezwykle istotna, dlatego chcę ją powtórzyć, żeby była takim asumptem do przemyśle. To przeczytaj ją wolno i wyraźnie teraz, bardzo cię proszę. Czym jest wolność, a właściwie istota wolności? Jest to przestrzeń swobodnych działań jednostki ograniczonych wolnością innej jednostki oraz dobrem wspólnym, które organicznie wiąże ją z odpowiedzialnością i prawami z niej wynikającymi. Bardzo krótka, ale wydaje mi się bardzo gęsta, treściwa i ważna definicja. Ja zresztą, jak czytałeś, to ja pokazywałem widzom na ekranie tą definicję, żeby ona się bardzo przyswoiła. I w takim razie, Piotrze, bardzo ci dziękuję. Państwa bardzo proszę o wspieranie i subskrybowanie nas. Jeszcze raz powtarzam, że osiągnęliśmy 20 tysięcy subskrypcji. Bardzo Państwu jesteśmy za to wdzięczni, ale prosimy również o wsparcie. Prosimy Państwa o współpracę z nami, bo ten kanał jest właśnie dla Was. I jak zwykle życzymy Państwu miłego dnia. Ja również życzę miłego dnia i dziękuję za uwagę. Wstaniu nieś głowę, wsłuchaj się w słowa pieśni o małym rycerzu.